Siemaneczko, witam was w kolejnym filmie. Już wam pokazuję, jak wygląda brama na dzień dzisiejszy. Ta część jest do poprawy. Widzicie, tutaj jest taki coś, taki okienko jakby. I u góry musi być z lewej strony tak samo, bo tam będzie przyklejona płyta plexi, a do tych 3 metrów wysokości będzie blacha. Blacha już połowa pomalowane. Zaraz tam przejdziemy, tylko jeszcze wezmę, sprawdza, czy są tu jakieś rękawiczki, bo piździ dzisiaj strasznie. Ale tu chyba już nie mam, muszę iść szukać rękawiczek, Kaś. Piździ, jeszcze taki wiatr się porywa. No, chciałbym to w tym tygodniu zamknąć. Myślę, że się uda. Tutaj zrobiłem taki płaskownik i ta jedna część do niego dobija i jest zasłonięta ta szpara. U góry przyspawał kątownik, że cała brama dolega do tego kątownika. Jeszcze jak się później zrobi takie zamknięcia, to ona jeszcze będzie dopychana do tego kątownika, że nie będzie szpary. Nie będzie szczeliny, przez to nie będzie tak zimno. Tutaj mam, kolega mi przywiózł kroje do tego naszego pługa, które kiedyś tam, no ten pan co my od niego kupili, nie przywiózł nam ich. No i tak rok tam leżały, kolega jechał w okolice Kłodzka i przywiózł. Nie wiem, czy wujek wziął pług, czy stoi. Wziął pług. Muszę mu zadzwonić, czy mu kroi nie wziął. A tutaj nawozy. Nawozy kupowałem na szybko, jeszcze przed tymi podwyżkami. I co? Okazało się... O kurde, tu jest dziura. Okazało się, że teraz są tańsze. RSM kupiłem za 3890. Teraz jest około 3490. Polida 5750 kupiłem. Tam jest schowany pod plandeką. A teraz można kupić za 5200. 50, czyli średnio około 500 zł przepłaciłem na tonie. No ale niestety, no takie jest rolnictwo. Nigdy nie wiesz, kiedy dobrze zrobisz. Dobra, już mam pokażę, jak ta blacha wygląda. Tutaj jest niepomalowaną, wtedy było źle widać. Tak o biało, pomalowano tylko podkładem. Wezmę szlifierka, wytnę na drzwi. Tutaj już pomalowano, ale strasznie źle się malowało, bo ten chlorokauczuk spływał, możliwe, że za zimno jest po prostu. Ale najwyżej poprawia, trochę prześwituje biały, ale to najwyżej w przyszłym roku umyję, poprawię ławeczkiem, jak będzie ciepło. Bo teraz to, no naprawdę źle się maluje tam. Dobra, co chciałem? Miara wziąć. Idę tam dospawać ta góra, te okienka. I później będę tutaj malował. Ale malowanie też, kurde, muszę pozamykać. Ale wtedy się dusza i źle się maluje. Tak, zamykamy. Ktoś pytał, ile blacha kosztowała. No te 6 arkuszy, wymiar arkusza 3 metry na 1,10 m kosztuje 660 zł, czyli jeden arkusz 100 zł, 110 zł. Nie wiem, za metr kwadratowy wychodzi chyba 32 zł, jakoś tak. Jeszcze sprawdza tylko, ile ona ma okrycia. Metr mi się wydaje, albo 110. Ja, ona ma 114. No to krycia będzie 110, 108 cm krycia. 108 razy 3, dobra. Mogę obciąć, bo chcę obciąć tutaj ten palc jeden, żeby zacząć po prostu połówką i fajnie przykręcić do tego profila. Myślę, że spoko pomysł. Zobaczymy, jak to wyjdzie. Dobra, idę. Jest godzina 3, słońce zaraz zachodzi. Porażka. Nic nie idzie zrobić. Przychodzę o drugi z roboty, zjem obiad, przyjadę na gospodarstwo, jest prawie 3. No i co? Godzina po robie, już jest ciemno. Niby tam są światła, ale jak jest ciemno, to zaś jest zimniej i taka robota. Ja tu rękawiczek nie mam. A czy to jest dobry moment na zakup nawozów? Powiem wam szczerze, nie wiem. Nikomu już nic nie doradzam, bo nie każdy bierze odpowiedzialność za siebie. Ja teraz przepłaciłem, komu doradził kupuj, bo nie będzie, no to chwila nie było, ale zaś sam.
No kurwa, nie ma rękawiczek. Ostatni kurs, powrót do domu. Zostało na przyczepie z 300 kg kukurydzy. Może nie 300. Z worku ja to wrzucimy na suszarnia. No i sezon kukurydziany zakończony. Trochę się przeciągnął, bo mieliśmy awarię kombajnu. Ciemno trochę. Tak coś widać. To nagram zaraz, jak pojadę. Dobra, teraz coś widać, to no powiem. Pojechałem na weekend do Białki. Wuje w tym czasie miał kosić, no ale zaczął dopiero w niedziela. Nie, kosił w sobota, niedziela miał kończyć. No i ja już niedziela po południu był i mi dzwoni, że potrzebuje mojej pomocy, bo coś się stało z kombajnem. Okazało się, że poszło łożysko od ręcznego, przez co strzelało w skrzyni. No, ząb na ząb wchodził, nie, i się blokowało. Próbowaliśmy go scholować, ale co jakiś czas zablokowało koło. No i uznaliśmy, że nie będziemy go ciągnąć, bo jeszcze się coś rozwali, coś się uszkodzi. Postał tam ile? Do poniedziałku chyba? Do wtorku. Do wtorku postał na polu. Przecięliśmy tak otuleja łączącą półoś ze zwolnicą. No i wtedy się udało go skolować. Zaczęliśmy to wyciągać. No najgorsze było wyciągnięcie tej skrzyni. Jeszcze był problem, żeby rozłączyć ta obudowa sprzęgła. Tak to się jakoś, nie wiem, zażarło tam na tej tarczy. No że nie umieliśmy tego zbić, dopiero wujek tam z kolegą rozszerzyli to trochę, także udało się docisk rozkręcić i dopiero rozłączyło się te dwie elementy. No przy okazji wymieniliśmy tarcza sprzęgła, bo też już była trochę licho. No i łożysko w skrzyni, do tego cylinderek jeden, szczęki hamulcowe na jednym kole. I co? I to chyba wszystko z takich rzeczy. No najtrudniej co było zrobić, to ją wyciągnąć z kombajna. Później włożeni to wzięliśmy wózek z opryskiwacza, włożyliśmy ją na tym wózku, wsunęli pod kombajn, pod to lewarek i lewarkiem wydźwigali, aż po prostu była na swoim miejscu. No i jedyny minus jeszcze tego był taki, że pogoda daremno, a robiliśmy to na dworze. Pierwszego dnia było tak strasznie zima, a później drugi dzień w garażu. Kurde, nic nie widzę. A przy składaniu no to już było w miarę ciepło. Jedynie trochę tak śnieg padał i zaczął się topić. To mokro było, ale generalnie najgorsze było wyciąganie, bo było strasznie zima. I no i wiadomo, no nie wiadomo było jak. Nie wiedzieliśmy jak się za to zabrać. Ale zrobiliśmy. Tydzień przestoju. Kukurydza wykoszono. I co, ja ze swojej jestem zadowolony. Nagram wam takie podsumowanie, co u mnie zostało. Co zostanie na przyszły sezon, jak to sypało, co się sprawdziło. No i to chyba tyle w tym dzisiejszym odcinku. Ja jeszcze wrócę, pomaluję drugi rozta blacha. No i składam też do domu, bo późno już, 6 godzina. No, dobra, musiał wyjdzie. A mam jeszcze kukurydza na przyczepie, bo zostało 300 kg i to już się nie zmieściło na tego, już była full. Będą dobra, to wezmę to od ciebie, bo ja to mąkę wyrzucić i to ustnę. Radek, może mi to tutaj zworkuje. Jak będzie pogoda. Dobra, tyle, na razie. Trzymcie się.